Szpargałek działa już od 2018 roku, można powiedzieć nieprzerwanie, poza okresem pandemii, gdzie działaliśmy, nazwijmy to w sposób zdalny. To znaczy z przyczyn oczywistych musieliśmy ludzi umawiać indywidualnie, żeby nie było po prostu takich tłoków jak teraz. No ja zbieram takie artefakty afrykańskie na przykład i bardzo dużo masek, stąd mam też egipskie, więc jakieś figurki typu Nefertete czy inne takie rzeczy, bardzo dużo takich rzeczy stąd zgarnęłam. Jak najbardziej warto, szczególnie ze względu na te ceny i szczytny cel, że to idzie na organizacje pozarządowe dla organizacji, które naprawdę potrzebują tych złotówek. Sprzedaż, nazwijmy to w cudzysłowiu, polega na tym, że wszystkie przedmioty, które mamy na półkach, są wycenione w systemie punktowym. Jest to w 90% od 1 do 25 punktów, chyba że mamy rzeczywiście jakieś przedmioty, które moglibyśmy nazwać perełkami, wtedy punktacja może być wyższa. Punktacja polega na tym, że jeden punkt odpowiada jednej złotówce wpłaconej bezpośrednio przez darczyńcę na organizację pożytku publicznego. Nie ma u nas w ogóle obrotu gotówkowego i całe pieniądze wpływają bezpośrednio do organizacji pożytku publicznego albo indywidualnych beneficjentów. Sobie przyszłam już tak po czasie, bo na początku to jest tłok, ludzie w ogóle jak dzicy się zachowują, a w spokoju można sobie powybierać takie różne duperele. A udało się coś trafić fajnego? Nie. Trafiła mi to obmierzyć zasłony. Zamierzam część wyrzucić, a tę znakomitą, prawdopodobnie jedwabną, wykorzystać. Działamy do końca roku, być może z miesięczną przerwą w okresie wakacyjnym, ponieważ też tego potrzebujemy, żeby zrobić porządek w magazynach i przejrzeć te przedmioty, które zalegają, część usunąć i dołożyć nowe. Tylko w Radiu Szczecin dobre wiadomości zawsze o 7:30 i 14:00.